Witam, to z tej strony Szmita, to jest już kolejny odcinek z Euro Truck Simulator. I tym razem kontynuujemy, teraz w relacji Rzymy, Newcastle. Tak więc idziemy dalej. Przypomnijmy nieco trasę. Jedziemy w stronę Paryża, a potem do portu w Kail. Jasno, Newcastle. Jedziemy. Patrzy mi, ale musiałem mi przestawić miejsce. Co jest tą kierownicą? Czekajcie chwilę. Kontroler. Więc powiększymy martwą oś. Mm-hmm.
miałem o tym już powiedzieć, że w ten weekend w polskiej nowej wsi pod Opolem będzie Master Track 17-19 lipca. Tam będę z ojcem oraz tam będzie mój idol. Nazywa się Wujek Bochu. Ale ja jestem gorszy od Bochuda. W kolejnym odcinku z ETS-a dwójki u Bochuna powiedziałem, że ma być pod stacją, pod wrocławską główną stacją kolejową na Piłsudskiego we Wrocławiu, żeby mnie zabrał tam do Opola. Co mi tam gminy robią, no? Oho, jakiś ostry zakręt. Pora zwolnić. Dodatkowe pasy czyste. Zaraz będzie zmęczone. A już za chwilę będzie będą stacje benzynowe. Gdzieś w górach nie stoi. Pewnie do Alpy. Nie, Alpy już dawno minęliśmy. Południe od Paryża, jakieś 200 km od francuskiej stolicy.
Thank you.
No i proszę, właśnie jesteśmy porty w game. W dwójce dorzucili jeszcze dwa porty. Jeden w Rotterdamie, głównie dwa w Holandii. Jeden w Rotterdamie, a drugi w Amsterdamie. Oraz dorzucili Eurotunnel. Dobra, właśnie tutaj kończymy Let's Play'a z Euro Truck Simulator 2 i chwilowo rozstaniemy się ze Starym Kontynentem.
Ale nie złowi to. Dobra, tak więc kończymy Let's Play'a z Euro Truck Simulator 2. Spróbujcie lajkować, zapraszamy na fanpage'u na Facebooku oraz na inne serie. Jeżeli wam się podobało, to łapka w górę oraz proszę was komentujecie. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, którym zobaczymy wielką...